Siema, siema. Tutaj coś mam. Tu. Bo się goliłem i się udrapałem właśnie z lekką. Zawitaj się. Cześć. Kolega asystent, oczywiście operowania kamery. A my dzisiaj zapraszamy na serię Gotuj z Damianem, odcinek sieci, hamburgery z grilla przyprawami. Jak ktoś woli kazankę przyprawami, to zapraszam. To też akurat ludzie tutaj, co siedzą koło mnie, to sobie zjedzą. O, idzie towar. Teraz tutaj przyprawy są dwa, to są typowo takie wielorazowe do grilla. Rolety, zmącie nagrywam. Nie, nagrywam Gotuj z Damianem odcinek trzeci, a to są kotlety hamburgerowe. I tutaj musimy sypnąć. No! Musimy sypnąć i posebna, proszę pani asystentka nie przyniesie olej, bo tu piszę olej. Podróż ci olej. A jak to zamoczysz? Po prostu tą przyprawę, bo musi być mokre akurat i żeby się przykleiło, bo tak poprawnie się robi. No takie pokażę. To nie jest reklama, tylko pokazuję, jakby ktoś chciał takie same kupić. Takie kotlety proste, zwykłe, normalne. Tylko cały dzień w plecaku i olej z niego wylatuje, jest mokry. Napijcie, co mam z tym zrobić. Panie i panowie, olej psy. Dobra, mam. Adrenal mogę nagrać, bo adrenal wyraźnie zrobię. Nalewamy olej, bo jest to potrzebne do przyprawy. Jak nie lubisz oleju, to jajka. A palec pani asystentka zabierze, bo ponieważ na filmie jest zakaz pokazywania palca do kamery. I biorę ten. Przyprawa do grilla, wielorazowa. Otwieram. Ładnie pachnie. Asystent drugi, operator pomocha, oceni, czy uczulenia danego nie ma. Uczulenia na jakąś przyprawę jesteś? Nie. Pani asystentka? Nie. Dobra, i sypujemy. Tyle, ile nam w dupie się zmieści, to chciałem powiedzieć, po co to było śmieszne. Jak nie to zrobisz, to zaraz będzie to wszystko ostre. A ja tam to ostatnio kupiłem ostre, a nie przeczytałem, bo on ostre napisane. Nie ma whisky, ale mu na palce wyniesie. Aromat jest. Teraz trzeba mocniej, bo jak nie ma whisky. Przygotowania. Jak nie ma whisky, mieszamy, o tak jak teraz. Mieszamy tak, bez whisky. Bez whisky. Możesz wsadzić palec i wymieszać, jak komuś się mówi. I co dalej, panie kierowniku? Ten, kotleta. Tylko jakoś trzeba to otworzyć. Pani asystentko, ma coś pani? Pewnie jest. Ale piękny. Mam, nóż, poczekaj. Tylko mnie nie zabij nożem. Jak coś to zarpnę. Nie zabiję ci nożem. Tu mamy. Tu Adrian kucharz. Tak, lepszy od Mady Gessler. Mada Gessler jak mieszam, je, to się truje. Tak, mieszam. On miesza tak po to, żeby wszystkie przyprawy się wymieszały. Tak. Jak masz, jak jest za ostre. Proszę, kucharzu. Jak jest za ostre, to wody. Bo wtedy akurat nie będzie ostre i wtedy kotlety kładziesz, bo ponieważ Jonasek pokazywał taki przepis, bo ponieważ tutaj przepis dziadka. Jonasa, nie wiem, ale tak sobie wyobraziłem, bo ponieważ robię ten, oczywiście odzerować jest smak. Tylko ręki nie skaleczę. No to uważaj, żebyś się nie skaleczył. No ja uważam na wszystko. Ale jedzie. Wołowiną. A to idzie akurat na grilla. To jest dobre. Bo akurat kiedyś to jadę na działce u Jonasa. Pani asystentka Milicria powie, gdzie będzie to kładli. Gdzie będzie to kładli? Na rust. Na rust, no. Na rust. Trzeba z czym rozpalić? No mam, no. A co? No ja powinna być rozpalona, nie to gazetami. Na drewno? A skąd ci drewno wezmę? Pójdziemy do lasu, wyciniemy. Na węglu. No chyba ci coś... A węgiel? No żeby mnie kurde policja zgarnęła. Na 2 lata do więzienia. Aleś wymyślił. Węgiel?
grillowy? Masz? No mam chyba węgiel. Dobra, widzimy się jak będzie gotowy grill, bo jak będziemy kładli. Dobra, zastopować? Nie, wyłącz, bo ja to będę akurat montował. No dobra. A tutaj mamy psa. Mamy towarzysza. Towarzysza, który będzie pilnował oczywiście, bo psy są od tego akurat, żeby pilnowały. Pada deszcz, była burza, dwie godziny. Przestało, poszliśmy do sklepu, kupiliśmy. Tej pani nie da pokazywał, bo nikt jej nie lubi. Mazda Gessler, Gracjan Rostowski prezentuje Gotuj z Damianem. Mamo! Tutaj jest ten popiół, tu nie ma węgla, bo tu węgiel jest akurat ten spalony i z tego się zrobił taki piach, czyli popiół. Tutaj połóż prezesie, nasze kokleciki. Dobrze, położę. Deszcz niech popada, bo ponieważ wtedy tak, ostre nie będzie. Bo deszcz co woda. No i po towarzystwo, które się zna na tym. A to Mileny rower. A tam rower siostry jakiegoś tam kolegi, którego nigdy akurat nie wiem. A to sumo siedzi. A to jest na papierosy. No ale ono się ma, rozpałka jest, ale taka wersja płyn, benzyna i węgiel. Z Katowic wzięty. Z kopalni. A ten do... A ogień? Ognia. Nie masz na paliczki? Nie mam, ja nie palę ślubów. Bo to nie jest zdrowe. Jak się porwało, nic się stało i tak. Ma tak to pewnie. Rozpalić. A ogień! No to mówię, że rozpalkę w polu. Oleje musisz chodzić. Chodzić musisz tutaj. Tego akurat ile chcesz? Tego będzie. Musi nagrywać wszystko, co ja kieszę tu jest pokazane. Bo on dopiero się uczy. Poleje, to się ogień Seba! No to ci tłumaczę! To chodź, to pokaż! No paliczka! Zapałki! Na razie tyle... A tym trzyma. Wiem, na razie tyle akurat dałem. Dobra. To jest puste, bo na to akurat jest pod... Co się robi? To tutaj się ustawia pod... Rozpałką możesz nawet rozpalić. Jak ja zapalę ogień? Chodź tu. No przecież rozpałką. To naleję i ogień będę miał? No powinien nie. Powinien. To przynieś. Zapalić cię. Idziesz? No idę ci po tą zapalniczkę już. Dawaj mała, rozpalam węgiel. Dawaj mała. Chodź ze mną na grilla. Grillujemy. Tego za więcej, bo ponieważ wtedy akurat będzie lepiej ogień palił i wtedy to kleciki będą zajebiste. Pii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 i
oto efekt. Efekt wow. Gotowe, usmażone i chrupiące. My zrobiliśmy wersję chrupiącą, bo mieliśmy na to ochotę i zjadliśmy tę kasankę. I kiełbaska taka z mustardą i przyprawami. Ja dałem ser topiony, ale ser topiony roztopił się podczas upału. Do zobaczenia, na razie, trzymajcie się, jak wam się to podoba, to zróbcie lepiej i na grupę dajcie.